jest to procedura jednodniowa. Składa się z kilku etapów. Oczywiście pierwszym jest spotkanie pacjenta z lekarzem w ambulatorium, kiedy chory jest zbadany, przedstawił swoje wyniki badań obrazowych i został zakwalifikowany do leczenia za pomocą Gamma Knife. W dniu operacji, tak jak dzisiaj, pierwszym etapem jest spotkanie się z pacjentem, odbycie rozmowy, wytłumaczenie choremu całej procedury, wytłumaczenie, na czym to będzie przebiegało, powiedzenie o alternatywnych metodach leczenia, o tym, jakich efektów można się spodziewać tych pożądanych, jak również jakie objawy ewentualnie niepożądane mogą po takim leczeniu wystąpić. Pacjent podpisuje świadomą zgodę, zadaje wszystkie pytania, na które chce znaleźć odpowiedź i po takiej rozmowie chory przychodzi tutaj do gabinetu zabiegowego, gdzie odbywa się bardzo istotna część procedury poprzedzająca diagnostykę, planowanie i napromienianie, czyli my choremu na głowę zakładamy ramę stereotaktyczną, która będzie stałym punktem odniesienia do wszystkich struktur lokalizowanych w mózgu. Z tą ramą będzie chory poruszał się i przemieszczał zarówno do pracowni rezonansu magnetycznego, jak również z tą ramą będzie wykonana procedura napromieniania. I na tym etapie musimy złożyć ramę, przygotować i założyć pacjentowi na głowę. Kiedy ramę już mamy przygotowaną do założenia pacjentowi na głowę, trzeba umieścić na niej specjalny wskaźnikowy boks. Jest inny w przypadku diagnostyki za pomocą tomografii komputerowej, inny kiedy robimy diagnostykę za pomocą rezonansu magnetycznego. Ten tak skonstruowany boks musimy umieścić na głowie pacjenta. Rama będzie utrzymywana na czterech śrubach, które będą wkręcone w kości czaszki, a zatem miejsca, w które będą wkręcone śruby, znieczulamy miejscowo niewielką ilością środka znieczulającego. W kolejnym etapie za pomocą ostrych śrub system mocowany jest do głowy chorego. Kiedy rama jest zamocowana w sposób sztywny, także wiemy, że ona się nie przemieszcza i to, co zdiagnozujemy w badaniach obrazowych rezonansu, będzie stabilne w stosunku do systemu. Dokonujemy pomiarów czaszki. W kolejnym etapie musimy założyć taką plastikową obejmę, która sprawdza poprawność zamocowanego systemu. I ostatni etap wykonywanych tutaj pomiarów to jest pomiary kształtu i wielkości głowy, co jest niezbędne do procedury obliczania współrzędnych choroby, którą będziemy leczyli. W ten sposób w wyznaczonych punktach tutaj pan doktor mierzy położenie głowy w stosunku do tego kolimatora. Po wykonaniu niezbędnych badań neuroobrazowych, w tym przypadku rezonansu magnetycznego w projekcji aksjalnej z kontrastem w czasie T1, T2 zależnym, transportujemy dane za pomocą sieci przewodowej do systemu Gamma Plan. Jest to zautomatyzowany system planowania przestrzennego, pozwalający wykonać plany leczenia dla urządzenia Gamma Knife. W tym przypadku mamy pacjentkę cierpiącą z powodu oponiaka tylnej części piramidy kości skroniowej po stronie prawej. Pierwszym etapem planowania jest określenie struktur krytycznych oraz obszaru tarczowego, czyli naszego celu stereotaktycznego. W tym przypadku jest to guz, który empirycznie wydaje się być oponiakiem tylnej powierzchni piramidy kości skroniowej po stronie prawej. Pień mózgu jako struktura krytyczna będzie limitowana tutaj do otrzymania dawki nie większej niż 10 grejów. Wyszczególniono także prawy ślimak, który znajduje się około 3 cm do przodu. Ślimak jako struktura krytyczna należy do najbardziej wrażliwych w zasadzie wewnątrzczaszkowo elementów. W tym przypadku planujemy, aby w żadnym miejscu objętości tego obszaru krytycznego nie było więcej niż 4 greje. Tu widać już
określony obszar tarczowy o wielkości 13 mniej więcej na 10 mm. W kolejnym etapie po określeniu obszaru tarczowego jest wykonanie właściwego planu. Mamy do dyspozycji w urządzeniu Gamma Knife Perfection 3 kolimatory wielkości 4, 8, 16 mm. Jako że gust jest nieduży, w tym przypadku posłużymy się głównie kolimatorami 4 mm, układając przestrzenie w taki sposób, aby pokryć idealnie 100% obszaru tarczowego, czyli naszego celu. Tak wygląda postawienie jednego strzału. Kolejne strzały budują nam obszar tarczowy w taki sposób, aby ten plan leczenia był jak najbardziej konformalny i selektywny, czyli dotyczył obszaru tarczowego i nie wychodził w kierunku obszaru krytycznych oraz tkanek przyległych, w tym przypadku prawej półkuli muszczku. Jak widać, tutaj oddalony jest około 1,5 cm do boku obszar hiperintensywny. Jest to zatoka, przejście zatoki esowatej i poprzecznej. Stawiając kolejne szoty, uzyskujemy przestrzenny plan pokrycia obszaru tarczowego, który po sprawdzeniu w zapisach histogramów możemy zaakceptować. Plan idealny to jest taki, który pokrywa 100% obszaru tarczowego i zapewnia bezpieczeństwo dla struktur krytycznych. Taki przykład wykonanego planu znajduje się tutaj, kiedy obszar leczony, obszar tarczowy, jest to oponiak przystrzałkowy w prawej okolicy ciemieniowej. Jak widać, żółta izodoza widoczne tu na projekcji aksjalnej, ustawione jest na 12 grejów. Obszar bezpieczny 10 grejów pokrywa niewielki fragment okolicznych tkanek, w tym przypadku kory mózgu. Taki plan leczenia jest bezpieczny i można go przesłać dalej do urządzenia Gamma Knife celem wykonania. Jest to pierwszy taki aparat w kraju, nowe podejście do radiochirurgii. Bardzo długo Polska czekała na wprowadzenie tego urządzenia do Polski. W wielu krajach już od dawna są, nawet w różnych ośrodkach, w niektórych miejscach na świecie jest po kilka takich aparatów w jednej uczelni. Natomiast bardzo wszyscy jesteśmy zadowoleni, że nasi chorzy mogą skorzystać i z tej opcji leczenia, które jest jakby uzupełnieniem dotychczasowych technik radioterapeutycznych i radiochirurgicznych, które w Polsce stosujemy. Technika bardzo wygodna dla pacjenta, bo omija się wszystkie te jakieś trudne zdarzenia związane z otwartą operacją na mózgu. Oczywiście w przypadkach, gdzie to jest uzasadnione, bo jest to procedura jednodniowa. Pacjent przyjeżdża w cywilnym ubraniu do naszego budynku, gdzie nie ma łóżka, nie ma hospitalizacji, jest przygotowany do takiej procedury, później zrobiony plan napromieniania i poddawany jest napromienianiu i potem wstaje po pół godziny obserwacji i wraca do domu na dobrą sprawę do normalnej swojej aktywności. Także jest to bardzo wygodna i bardzo bezpieczna technika w wybranych, uzasadnionych przypadkach, gdzie ma to wskazanie, żeby taka metoda była zastosowana.